Program 7 minut gości. Jesteśmy już z państwem. W kolejnym odcinku mówimy dzień dobry. Katarzyna Glinka dzisiaj wpadła do mnie do studia. Dzień dobry, witam dzień cię. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkim witam. Mówię wpadła, wpadła użyłam specjalnie tego słowa. Rozumiem, że jesteś w przelocie, gdzieś pędząc, bo skądś na pewno. Skądś na pewno. Czy w przelocie. To jest taki, wiesz, moment dla mnie. Wróciłam z Zambii mhm. właściwie parę dni temu, no, nie, niecały tydzień temu. I tak próbuję bo w kalendarzu oczywiście mam bardzo dużo rzeczy i te już przedstawienia i grałam i już jakby wiesz, wchodzę w życie, ale czuję, że Trochę jest tak, jakbym, wiesz, tak jeszcze nie mogła otworzyć drzwi, wiesz. Mm -hmm. tak, wie, przyjechałam, zaczęłam pracę, ale jeszcze zupełnie nie mogę wrócić do tego normalnego, stałego rytmu po, po swoim ostatnim wyjeździe. To nic na siłę. To będziemy w takim razie... Zaczniemy za chwilę od tego afrykańskiego wątku. Bądźcie Państwo z nami. To jest program 7 minut na gości. Wracamy z Katarzyną Glinką. Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od afrykańskiego wątku. Bardzo zaciekawiła i wzruszyła mnie i chyba nie tylko mnie twoja historia związana z Afryką i związana z Adopcją zdalną, mm -hmm. od tego chciałbym zacząć. Yy, może powiedz, na czym to polega? Jak to się w ogóle zrodziło w Twojej głowie, bo w, że siedzi w głowie, to wiem. Bardzo siedzi w głowie, a chyba nawet bardziej w sercu niż w głowie w tej mm -hmm. chwili. Wiesz, zaczęło się tak, że mm, ja zobaczyłam na Instagramie po prostu yy, stronę fundacji Kasisi, z którą zaczęłam współpracę. I obejrzałam filmiki, które mnie bardzo wzruszyły i rzeczywiście poruszyły. Pomyślałam sobie, może ja mogę zrobić coś dobrego dla świata i mogę coś jakoś pomóc na przykład tej fundacji, bo wiadomo, że osoby, które mają duże zasięgi, są w stanie pomóc po prostu powiedzieć jakby szerzej o problemie, czy tam o tym, o czym chcę powiedzieć. I napisałam do fundacji, rzeczywiście bardzo szybko oni do mnie odpisali, powiedzieli, że bardzo chętnie, że super. Wtedy tylko myślałam, zrobię coś dobrego, w sensie opowiem o, o działalności, o, o, o tym, że jest, taki, jest taka fundacja. I adoptowałam na odległość właśnie moją maleńką Angel, która wtedy miała zaledwie miesiąc, właściwie jeszcze nawet nie widziałam. Po prostu pomyślałam sobie, no dobrze, no jest jakiś dzidziuś, no to wezmę tego dzidziusia. Adoptuję i po trzech miesiącach zobaczyłam jej pierwsze zdjęcia, takie już, gdzie wyglądała, wiesz, jak, jak, nie, jak niemo, niemowlaczek, tylko już takie dzieciątko. Zobaczyłam jej oczy. No, i to był ten pierwszy moment, kiedy ja się rozryczałam w domu i powiedziałam: Ojej, ja, ja, co, coś się ze mną dzieje, takiego, że mnie to dziecko po prostu oczarowuje. No i wtedy już widziałam, że ja tam polecę, że na pewno będę chciała ją zobaczyć. I tak to się wszystko zaczęło. No i właśnie parę dni temu wróciłam z Zambii. Totalnie <słuch> zakochana, to trudno powiedzieć, no bo to. Wiesz, aż brzmi trochę nieprawdopodobnie, ale na pewno o, po pierwsze oczarowana w ogóle miejscem, ośrodkiem, działalnością, ilością miłości, dobra, którego dotknęłam, miałam możliwość, wiesz, jakby zderzyć się tak. A jednocześnie tym, jak niespodziewanie zareagowałam na to dziecko, się może trochę już spodziewanie, bo, bo, bo jakby widziałam ją na zdjęciach, ale wciąż jednak to są dalej zdjęcia, wiesz, i tego nie, nie, nie czułam jeszcze tak. Jak kiedy wzięłam to, to dzieciątko na ręce, no to moje serce się rozpadło po prostu na tyle części, że, że ja już wiem, że ja po prostu zawsze będę przy niej i że będę starała się jej zawsze pomagać. A jeżeli chodzi o takie formalności, jak to wygląda, taka adopcja? Jeśli chodzi o ad adopcję na odległość, to jest y, dość proste. Po prostu na stronie fundacji można wejść, obejrzeć, zobaczyć dzieciaki przy okazji zobaczyć ich historię, bo najczęściej one też są y, opisane. I ta pomoc polega na tym, że kwotę samemu się jakby określa, bo nie każdego stać na nie... Ludzie często pytają o to, czy te kwoty muszą być jakieś bardzo duże. Chodzi tutaj bardziej tylko o systematyczność. One nie muszą być duże. To jest kwestia tego, na ile każdy z nas ma możliwości i na ile chce. Ale przede wszystkim chyba jaką ma możliwość. Też nie deklaruje się na całe życie, bo sytuacje są różne w życiu i pewnie i fundacja jest absolutnie otwarta na to, że jeśli coś w życiu się zadzieje takiego, że trzeba będzie z tego zrezygnować, to można zrezygnować. Natomiast hmm, po prostu trzeba wejść na stronę fundacji Casici. Mm -hmm. mm -hmm. I, I zobaczyć dzieci, I to i często dziewczyny, kobiety, najczęściej, które do mnie piszą, to mówią, że właśnie no to jest, to tak działa, że jakby jakieś dziecko nagle przemawia, oczarowuje i, i, i wiemy, że konkretnemu dziecku chcemy pomagać. I deklaruje się pomoc materialną, ale w Twoim przypadku za pomocą materialną poszło też zaangażowanie uczuciowe. Tak. Nie obawiasz się, że ono gdzieś w pewnym momencie może stać się wyniszczające? No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to nie będzie wyniszczające, bo miłość jednak zawsze jest uczuciem, które wznosi nas na wyżyny. Ale miłość na odległość to już jest inna. A bajka, miłość prawda? na odległość jest trudna. Myślę, że ona, wiesz, na tym etapie na pewno jeszcze nie jest szkodliwa dla małej, bo to jest chyba też tutaj kluczowe i najważniejsze, żeby nie zrobić krzywdy dziecku i żeby nie obiecać jej czegoś, czego na przykład ona nigdy nie będzie mogła dostać. Ale na tym etapie na pewno wiem, że dała mi bardzo dużo ciepła, takiego wiesz, czasu, który, którego te dzieci potrzebują. Bo mimo y, świetnie działającego ośrodka i tego, że tam są mamy i one są przy tych dzieciach, no to jednak nie mają szansy przytulić każdego dzieciątka mhm. i jednak faktycznie nie dostają tyle miłości. Więc wiem na pewno, bo widziałam po niej, że gdzieś się troszeczkę obudziłam do życia, tu jest oczywiście zawsze takie ryzyko. No, że to dziecko też będzie tęskniło i co dalej. Siostra y, Mariola, która jest jakby główną taką y, dowodzącą w y, całym ośrodku, przecudowny człowiek, 35 lat już na misji tam właśnie w Cassisi, ona odpowiedziała mi na to w jeden sposób i to jest y, coś, czego ja się trzymam, że lepiej tęsknić za miłością, która jest, niż nie dostać jej wcale. I tak sobie to tłumaczę, że pewnie lepiej, żeby malutka czuła, że ktoś jest na świecie taki, kto ją wspiera i kocha, niż... Y, niż nie mieć takiego człowieka. Lepiej tęsknić. Mm -hmm. A planujesz kolejny wyjazd? Ja już to wiesz, już przyjrzałam kalendarz <laughs> już pod tym kątem. wiesz to zambia strasznie daleko. Myślę, Boże, dlaczego tak to przyszło do mnie, że tak daleko? Że to dzieciątko nie mogło gdzieś być bliżej, ale wyraźnie w życiu tak jest, że po pierwsze przyszło to na mnie tak zupełnie do mnie nieoczekiwanie, nie ale też w momencie, w którym ja mam czym się dzielić, bo okazuje się, że to już jest ten moment, kiedy ja umiem też dużo z siebie dać i jeszcze jednemu dziecku, bo mam dwóch synów i wydawało mi się, że to już jest top. A tu się okazuje, że nie, że jakby ta miłość rzeczywiście się mnoży, więc to jest piękne. Czas też się znajduje. Słuchaj, jak się, jak się bardzo chce, to i czas się znajduje. To, tak jest. to nasz czas się skończył w pierwszych siedmiu minutach, więc mówimy państwu do usłyszenia. Przypomnę, że Katarzyna Glinka dzisiaj ze mną w studiu. No i wracamy do rozmowy, oczywiście już za chwilę. Bądźcie z nami. Temat afrykański na początek naszej rozmowy z Katarzyną Glinką dzisiaj miał miejsce, bo to bardzo ważny, wzruszający wątek i taki jeden z ostatnich wątków, takich najświeższych wątków z twojego mhm. życia. I to jest, jak mówię, piękne i wzruszające, ale z drugiej strony też gdzieś Pewnie trudne, bo poczytałem sobie w internecie, że okazało się, że pojawiły się nie tylko ładne i takie wzruszające komentarze, ale również hejt. Mhm. Z czego ten hejt wynikał? Już ja zdecydowałam się, mm, jakby to opublikować, w się sensie się obnażyć, yy, dlatego, że są dwie, yy, są dwie drogi. Jakby pomijać i udawać, że tego nie ma, albo w sensie lekceważyć i nie dawać energii. E, I to też jest OK. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że na tego typu przekroczenia, na obrażanie ludzi, e, którzy. I to dotyczy nie tylko koloru skóry, ale generalnie inności, bo sama wiem po sobie, jak często mm -hmm. dostawałam. E, no taką nienawiść wprost, po prostu mowę nienawiści, agresję za każdą inność, za wypowiedzi, nie takie, które są wypowiedziami na przykład środka, za poglądy, za wygląd. To dotyczy pewnie różnych aspektów życia. Pomyślałam sobie, że nie możemy też mieć takiego przyzwolenia społecznego na to, że no dobra, no to jest, po prostu trzeba to olewać. Ja uważam, że, że, że ludzie, którzy mają tak skrajnie nienawistne poglądy, powinni być. Um, nie, nie, mają, nie, nie mogą obrażać innych. Nie, nie, I to, że, jesteśmy, i to jest, że to jest w internecie, mimo wszystko uważam, że tacy ludzie powinni czuć, um, że, że to nie jest dozwolone, że nie ma na to przyzwolenia społecznego, że można obrażać innych ludzi. Bo wiesz, ja. Tak jak niektórzy tam mi radzili, proszę się nie przejmować, pani Kasia. Oczywiście, ja się nie mogę tym nie przejmować, ale ja 20 lat temu każdą uwagą krytyczną pod swoim adresem się przejmowałam, bo byłam młodą dziewczyną. I myślę sobie, że nie jedna młoda kobieta, czy człowiek po prostu wrażliwy, nie przyjmie tego w sposób taki, że to spłynie po nim. Mhm. I dlaczego też mamy się uczyć, że ma to po nas spływać? Ja uważam, że na to powinny być jakieś regulacje. Mhm. A na razie jest po prostu frustracja w tobie w związku z tym, że pojawiają się, no w tym przypadku mówimy o tych rasistowskich komentarzach, tak? Wiesz, frustracja, złość. Mhm. Taka złość, nawet nie frustracja, złość po prostu, że wiesz, że, że wciąż żyjemy w kraju, który, jak wylądowałam w Polsce, popatrzyłam, zresztą za każdym razem ja dużo podróżuję, i wiesz, jak wracam do Polski myślę, kurczę, my się naprawdę pięknie rozwijamy. Mamy tak ładny kraj w tej chwili, tak chciałoby się powiedzieć kosmopolityczne, ale mówię o wyglądzie, o gospodarce, o tym, że naprawdę tutaj jest, porównując nawet do Europy Zachodniej, która się starzeje, no nawet wchodząc do restauracji, do hoteli, my mamy przepiękny kraj i chciałoby się, żeby za tym też szła taka kosmopolityczność, jeśli chodzi o poglądy. A a, dotyczy, a, a te akurat, te rasistowskie, bardzo dotyczyły no, dziewczynki, którą ja pokochałam, więc tym bardziej wzbudziło to we mnie po prostu złość. Bo nie umiem sobie wyobrazić, że, że gdybym zdecydowała się na adopcję i chciałabym ją przywieźć tutaj, żeby, żeby to dzieciątko, które przeszło tak dużo już w swoim życiu, bo trauma odrzucenia własnej mamy, no to, to jest to największe traumy, z jakimi te, te dzieci wchodzą w mhm. życie. I załóżmy, ja chcąc dać jej miłość i zastępczą jakąś taką, bycie zastępczą mamą, to narazić ją na, na, na funkcjonowanie w kraju, gdzie będzie to dostawała od kolegów, od dzieci, bo jeśli to piszą dorośli ludzie, którzy mają dzieci, to te dzieci będą robiły to samo w szkołach. I chciałabym, żeby nasz kraj pod tym względem też się zmieniał. Myś, myślę sobie, że w trakcie tej rozmowy nie rozgryziemy tego, te, te, tego tematu do końca i nie osiągniemy tego efektu, choć pewnie bardzo byśmy chcieli. Ale warto Bo, rozmawiać. Tak, tak, warto rozmawiać i warto apelować, co robimy oczywiście również w Meloradio, o tę tol tolerancję i o, o tę akceptację inności. I nie ma oczywiście miejsca na takie, takie komentarze, o których wspomnieliśmy. Ale wracając jeszcze do tematu Angel, zapytam Cię o Twoich synów, o których, wspomnia o których wspomniałaś i jak oni zareagowali na tę akcję całą? Yy, bardzo dobrze. Mhm. Wiesz, mały jest jeszcze mały, ma 4 lata, więc on jest z kolei zafascynowany swoim starszym bratem. I co jego starszy brat mówi, to on mówi tak <noise> samo. A z kolei mój starszy syn jest empatą i jest bardzo takim wrażliwym człowiekiem, młodym, ma 12 lat, ale mm, od pierwszy raz był w Afryce ze mną, jak miał 4 latka, więc dla niego kolor skóry to w ogóle nie jest żaden temat. On, on uczy się w szkole międzynarodowej, więc ta inność. Tego typu, dla inności, mówię o tym, bo ja tego tak nie postrzegam. Ja nie postrzegam, że ktoś jak ma inny kolor skóry, czy inaczej mówi, czy inaczej wygląda, czy ma jakąś inną swoją fryzurę wymyśloną, to jest inność. Nie, to jest oryginalność. Ale no jednak, często utarło się coś takiego, że mówimy, że to jest inność. To na, 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 na taką inność mój syn po prostu nie reaguje. Dla niego to jest zupełnie normalna rzecz. Jeździł ze mną, był w Azji, byliśmy w Afryce już x razy i. On y, tylko powiedział, że jemu będzie trudno ze mną z, do Zambii polecieć, bo on y, będzie mu smutno. Mhm. Ale jak powiedziałam, że może byśmy tu Angel czasem przy, żeby ona przyjechała do nas, że może by nas odwiedzała, to powiedział: No, bardzo, to jest fajne. ale wiesz co? Tylko, że jest dziewczynką, wiesz? No, bo to jest takie dziecięce, ma wiesz jeszcze, ale ona jest dziewczynką. Może jakby ba, chłopcem byłoby fajniej, bo byśmy byli w trzech chłopaków, wiesz? To Są tylko takie dylematy. Ale był na to bardzo otwarty yy, yy, yy. i to fajne, wiesz, że oni tak o tym mówili, że też. O, fajnie, jaki ciociuś malutki byłby w domu, fajnie! Więc są bardzo na to otwarci. Na no tej otwartości, proszę Państwa, kończymy te 7 minut. Kolejny eee, przed nami Katarzyna Glinka dzisiaj odpowiada na moje pytania. Bądźcie z nami. Czas, start. Siedem minut, kolejne naszego programu rusza. Programu, w którym dzisiaj o swoich przeżyciach opowiada Katarzyna Glinka. Trochę do Afryki jeszcze wrócimy, tak sobie mhm. pomyślałem, bo warto do, do Afryki wracać. Ja chcę zapytać teraz ciebie o twoje, Twoją zawodową drogę, bo na początku rozmowy powiedziałeś, że tak jedną nogą jeszcze w Zambii, a drugą nogą już w Warszawie, już ten kalendarz, już zaczyna się dziać. To, co się dzieje teraz u Ciebie? Teraz się dzieje, teraz się dzieje w sensie wróciłam do swoich projektów, w których biorę udział. Czyli do spektakli, czyli e, do jeżdżenia po, po polsce, bo bardzo dużo podróżujemy. To jest jeszcze taki czas. że Rzeczywiście ludzie bardzo chętni za to e, bardzo dziękuję. Jestem wdzięczna, że tak wielu ludzi przychodzi do teatru mhm. i ludzie są naprawdę spragnieni i to jest piękne doświadczenie, więc dużo podróżuję ze spektaklem, którego premierę mieliśmy w Teatrze Capitol w. We wrześniu, Olaf Luboszenko wyreżyserował i jest y, bardzo zabawnie, w stylu takim typowo Olafowym. Y, to jest to, y, oczywiście gram cały czas w serialu, y, ale też, wiesz, ja buduję sobie taką swoją drugą nogę, ponieważ od jakiegoś czasu już czuję, że y, kocham być na scenie, naprawdę bardzo lubię, a zwłaszcza grać komedię. To, to, to mega mi to daje dużą przyjemność, kiedy bawię ludzi. I to jest też ten moment, kiedy ja umiem tak się zupełnie ze swojego życia, wiesz, jakoś tak wy, na, na moment wyskoczyć i, i się po prostu dobrze bawić. Um, um, ale, też, um, ale też mam apetyt na to, żeby robić inne rzeczy. Napisałam scenariusz teatralny. No i właśnie jestem na etapie, wiesz, takiego koncepcyjnego zapinania ca całej, całej historii, tego, gdzie go, gdzie go wystawię, czy go sama wyprodukuję, czy jednak oddam i będę, i będę tylko gościnnie grywała. Napisałam scenariusz oparty troszkę na, troszkę na swojej historii, ale bardziej zależało mi na tym, żeby pokazać. Jak my, kobiety, przekazujemy sobie pokoleniowo różne, różne rzeczy, nie widząc czasem tego, przekazujemy to dalej, myśląc, że postępujemy zupełnie inaczej, że już jesteśmy w ogóle nie takie jak nasze mamy, a na koniec się okazuje, że jesteśmy bardzo podobne i o tym, że te trudności w życiu, które nas napotykają, na koniec dnia, jeśli się dobrze wyciągnie z nich lekcje, to mogą wznosić i budować. Hmm. Za Zawile to trochę zabrzmiało. A powiedz, to jest komedia? To nie będzie... Znaczy, ona, to, to tam są wątki komediowe, hmm. bo, bo rodzina, o której opowiadam, jest dość zabawna i zabawnie skonstruowana. Ale to nie jest taka wprost komedia. Bardziej powiedziałabym, no nie chcę się porównywać w żadnym stopniu, ale chciałabym, żeby to był taki trochę Woody Allenowskie podejście do, do, do trudnych tematów, jednak z taką, wiesz, lekkością. A masz dylemat, jeżeli chodzi, to jest takie, jak rozumiem, przekroczenie kolejnej granicy. Często artyści, wokaliści o tym mówią, tak. Zawsze śpiewałam czyjeś piosenkę, a w końcu napisałam te, te dwie, i taki stres, i taka, taka obawa przed krytyką, i taka samokontrola. I w twoim przypadku to łatwo przyszło? Ten ten krok zrobić do napisania yy, czegoś? Nie, bo... Znaczy, krok do napisania przyszedł mi łatwo, bo po prostu wiedziałam, jaką historię chcę opowiedzieć. Mm -hmm. I to było dość łatwe. Natomiast jak to przeczytałam, no to już sama wiedziałam, że... Mm -hmm. <laughs> Że jeszcze daleka droga do tego, żeby to było takie, wiesz, super dobre i żeby to można było wystawiać. Więc w związku z tym um, wspierałam się osobami, które po prostu siedzą w, w, w pisaniu, i że są w tym dobre i że mi po prostu pomagały, żeby. Um, ja jednak jestem dość krytyczna i w stosunku do, do siebie chyba najbardziej cały czas jeszcze. Więc to dla mnie było ważne, żeby to, żeby to było dobre w warstwie. Językowej, wiesz, żeby mhm. to nie było oparte tylko na, na jakiejś takiej powierzchowności, żeby te postaci były głębokie, żeby były różnorodne, żeby, żeby... i się przekonamy, kiedy jest trudne, żeby to wszystko zrobić dobrze. <grym> Czyli pożałowałeś każdego momentu, w którym wzięłaś kiedyś scenariusz do ręki i powiedziałeś, Boże, kto to pisał, sam papier, czuć papier, tak? <grym> nie, nie, nie pożałowałam, ale myślę sobie, bo, bo, bo wciąż mam no właśnie takie, takie myślenie, że. I, i, I takie rzeczy chcę oglądać na scenie, mhm. żeby ta wielowarstwowość jednak tam była i z takimi rzeczami też chciałabym docierać, jeżdżąc y, 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 po Polsce i grając, no bo, bo, bo na tym polega nasza praca. To, żeby też y, ludziom przywozić właśnie taką dobrą, y, dobrą, jakościową rzecz. Taką, w której oni się troszkę zaśmieją, y, ale też bardzo będą mogli się obejrzeć, jak w lustrze właściwie, i zobaczyć swoje różne przywary, mm -hmm. jeśli będą chcieli w ogóle to zobaczyć. No właśnie sama powiedziała, że chcą i, i, i dużo ludzi do teatru chodzi. Przed naszą rozmową, dokładnie rozmawiam z producentką naszego programu, Aha. Karoliną. I tak mówiliśmy właśnie, trochę narzekaliśmy, że żeby do teatru się wybrać teraz, to trzeba rezerwować te bilety i kupować z takim wyprzedzeniem, że ciężko jest się po prostu życiowo ogarnąć, ale żeby sobie jest... teraz już na czerwiec zaplanować, kiedy będzie się w teatrze. Jest prawda? wspaniałe. Że no, tak jest. Z punktu widzenia aktora, tak, tak, ale z punktu widzenia widza jest trochę gorzej. Tak, no tak, rzeczywiście trzeba z dużym wyprzedzeniem. Albo na tak zwane poduszeczki na schodach. Tak, tak, tak. tak. Albo się znajomości jakieś ruchami. Więc mrugam do Ciebie okiem teraz. Proszę już, bardzo. Wiesz, trzeba będzie. Tak to niestety bywa czasami, ale jest to budujące, prawda, że, że, że ludzie przychodzą. Bardzo nas to bardzo cieszy. Ludzie są spragnieni. Myślę, że może to też po pandemii trochę tak mhm. jest, że, że faktycznie potrzebujemy w ogóle się jednoczyć, ale też. Co jest dla mnie. Tzn. Do tej pory cieszyłam się, że w ogóle jest powrót do teatru później, że ludzie chcą się bawić w teatrze, bo też jakby mhm. pewnie większość z nas po to też idzie do teatru, żeby żeby odciąć się trochę. To, to, co ja robię na scenie, żeby się trochę odciąć mhm. od swoich różnych trudności, żeby zobaczyć coś yy, wesołego i śmiesznego. Ale teraz też widzę, że. Yy, z tej grupy wyłania się taka nowa grupa, która potrzebuje dostać już nie tylko taką komedię, komedię, żeby tylko się pośmiać, tylko ludzie potrzebują wyjść, troszkę się wzruszyć, przemyśleć też coś, wiesz, dostać taką też tą drugą warstwę. I ja się bardzo na to cieszę, bo właśnie o hmm. tym wiesz ten mój spektakl, więc wierzę, że znajdzie się odbiorca też. Wierzymy i czekamy. Kiedy, kiedy premiera? Myślisz o tym czasami? No masz, wiesz, do tej pory byłam też taka bardzo deadline'owa mm -hmm. i bardzo się stresowałam, że to tak długo trwa, bo ja już go długo piszę. E, i, I właśnie sobie tak robiłam to czerwiec, nie, to wrzesień na pewno. To już bo w ogóle muszę na scenę wejść. A teraz tak sobie myślę, że mm, bardzo bym chciała to zrobić w przyszłym, jakby jeszcze w tym sezonie, w sensie mm -hmm. od września. Ale z drugiej strony, jak to będzie, jak to się zadzieje w marcu e, to też się nic nie wydarzy, w sensie takim, że to niewiele zmieni. Bardzo mi zależy na jakości i na tym, żeby fajnych ludzi zebrać, i żeby ci, którzy będą chcieli to ze mną zrobić, żeby mieli podobny zapał jak ja. No, czyli wrzucamy na luz, krótko mówiąc. To wszystko się mieści w naszym programie, proszę Państwa. Katarzyna Glinka dzisiaj ze mną w studiu. Zaraz wracamy. Bardzo lubię takie opowieści z przeszłości. Gdzieś, kiedy moi goście sięgają tam, wiesz, daleko, daleko Aha. wstecz i tak sobie przypominają, jak to było na początku. Przypomnę, że Katarzyna Glinka dzisiaj ze mną tutaj w studiu i do niej to pytanie. Należysz do grupy tych osób. To są takie, no, dla mnie to są takie śmieszne historie, że ktoś nie dostaje się do szkoły aktorskiej, a potem. Robi karierę, że ja cię proszę. I masa jest takich ludzi, prawda? Tak, no pewno. I, I w teatrze, i wśród tych największych aktorów. Hmm, tobie się nie udało za pierwszym razem zdać. Wracasz do tego momentu. Teraz na przykład wracam znowu. <grym> tak, wiesz, jakoś znaczy wszyscy się sensie wracam. No. Tak było, rzeczywiście. Taka, taka jest moja historia, że się nie dostałam za pierwszym razem. Ale wiesz, to jest chyba też właśnie trochę o takiej wtedy. Determinacji i sprawczości, na ile, mm. na ile chcesz, i na ile naprawdę to jest Twoje przeznaczenie. I ja bardzo to w sobie wtedy wzięłam. Za, za, Oczarowała mnie szkoła, zwłaszcza filmowa, mm -hmm. filmówka w Łodzi, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, i ludzie, którzy tam, których tam poznałam. Ja stwierdziłam, że ja po prostu, ja cię odpuszczę, no, że ja się muszę przygotować, że ja się lepiej przygotuję, że wiesz, to jest fajne, że nie wzięłam tego jakby do siebie, że no to koniec, za to dziękuję, no to to już jest porażka, to ja nie umiem w ogóle i się poddałam i poszłabym sobie tam gdzie indziej. Tylko. Nie, nie, nie miałam nigdy tego, takiego myślenia o sobie, że nie, no to ja już nie, to ja już się nie poddaję, tylko pomyślałam sobie, no, to w takim razie się po prostu muszę lepiej przygotować. Bo może tego nie zrobiłam tak jak trzeba i rzeczywiście poświęciłam rok, przyjechałam tutaj do Warszawy. Zapisałam się do takiego studium, w którym uczyłam się śpiewu, uczyłam się dykcji, uczyłam się tego, jak występować. Bo wiesz, jak pochodzę z małego miasta i, i, i no nie, pewnie nie miałam zbyt wielu okazji, żeby w ogóle stanąć, tak się skonfrontować. Widziałam do jakiegoś kółka teatralnego w wiele, ale prawdopodobnie to było może za mało, żeby, żeby, wiesz, żeby się tak dobrze zaprezentować, więc ten rok mi dobrze zrobił, no i, no i się udało. Kiedy przyszedł taki moment, kiedy pomyślałaś sobie, warto było, myślę o takim, nie wiem, Premierze, czy, czy wiesz, czy filmu, czy, czy jakimś odcinku serialu, który nagle zobaczyłaś i pomyślałaś sobie, no widzę, że to, to po prostu warto było zrobić, że jestem Aha. w tym dobra i się sprawdzam. Miesz um, to, myślę sobie, że ja, ja to poczułam tak, tak naprawdę. Ja bardzo długo mój zawód traktowałam tak jednak dość lękowo. W sensie, ojej ojej, żeby ktoś powiedział, że jest dobrze, czy ja na pewno dobrze, czy, czy ja na tej premierze, to ja na pewno dobrze. I wiesz, ten stres mnie tak spalał, że przez wiele lat to wcale nie było o takiej autentycznej mojej radości i, i, mm, i kontroli nad tym, co ja robię. Wiesz, nawet jak robiłam, nie wiem, super świetne programy, typu nie wiem, tańce z gwiazdami, gdzie dochodziłam do finału i świat zewnątrz mówił mi, to jest okej, okay, co robisz, to ja w środku i tak cały czas niosłam ze sobą takie poczucie, hm, chyba nie jest dość dobrze, <laughs> ja, na pewno nie jest dość dobrze i że to może jakoś coś może jeszcze trochę, trzeba by bardziej popracować, więcej i tak dalej. I wiesz, tak naprawdę przez długą część mojej tej zawodowej drogi, to jużłam ja właśnie z takim przekonaniem, że się cały czas uczę i że każda moja kolejna premiera to jest nauka i to też trochę tak jest, no bo całe życie się uczymy ale tak świadomie, tak świadomie, naprawdę wchodzę na scenę od pięciu lat może, mhm. wiesz, kiedy ja, 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 ja wiem nawet jak mam gorsze dni, to wiem, jak działa mój organizm, jak, jak to zrobić, żeby to była dobra jakość. Wiesz, to co daje widzom. Albo, albo w, no, głównie w teatrze, jak, jak gram. I, I to jest super, wiesz, bo teraz tak naprawdę dopiero czuję, że ja się też tym cieszę, że to, co daję, już się za to nie oceniam, jakie to jest, wiesz, bo, bo, bo dużo lepiej jakby zarządzam swoimi emocjami, ale i tym, jaką jestem aktorką. Ale jak rozumiem, z takiego samo zachwytu i odcienia kuponów jeszcze daleko, tak? To, to samo zachwytu, daleko, chociaż czasem sobie myślę, że my y, jesteśmy chowani w takim, y, takim duchu, y, 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 że właśnie nie umiemy się tak do końca sobą mhm. zachwycać, więc może z drugiej strony to wcale nie byłoby takie złe, żeby tak się pochwalić i powiedzieć, że, że jesteśmy z siebie dumni. Ale faktycznie chyba czekam jeszcze cały czas, wiesz, na te takie role, mhm. które. Mm, tak, jak powiedziałam, ja czuję się bardzo dobra w komedii i naprawdę yy, yy, lubię to robić i mm. bardzo mi się to podoba, ale z drugiej strony, chyba, chyba jeszcze cały czas przede mną takie role, które przyniosły mi rzeczywiście satysfakcję, bo, bo gdzieś będę mogła to wnętrze swoje i swoje doświadczenia życiowe pokazać. Czyli rozgrzebać to wszystko, tak? Eee, ale już nie tak terapeutycznie, <noise> tylko panując nad tym mm -hmm. aktorsko. A aktorsko takie wyzwania lubisz, że wiesz, zamieniasz się, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, w potwora w sensie. Czekasz na takie wyzwania aktorskie, żeby pokazać się z zupełnie innej strony. taka. Na przykład pobrzydzona, albo ściorana przez życie. Mhm. Przepraszam za to słowo, którego nie lubię, ale jakoś nie potrafię znaleźć innego. Jasne. Yy, po, pobrzydzona nie, ma, nie mam żadnego problemu. Yy, ściorana przez życie jak najbardziej, bo nieraz się tak czułam. <laughs> Więc jakby znam to uczucie i pewnie spoko mogłabym je odtworzyć, choć, yy, choć byłoby to trudne, dlatego że wiesz, to są no, takie najtrudniejsze emocje, które gdzieś tam hmm. dotknęłam w swoim życiu i i z jednej strony ja wiem, że to byłoby fajnie móc na nich popracować i je pokazać dla autentyczności, powiedzmy, różnych przeżywanych jakby emocji przez bohatera. Ale z drugiej strony, to jest, to jest tak, że się jednak pracuje na tym swoim mhm. doświadczeniu i ono, i ono jest. I ja bym się z jednej strony trochę bała tego dotykać. Tak sobie myślę, że może to jeszcze cały czas takie zaświeże i że, że to mogłoby boleć mhm. na przykład. Ale jak mówisz o takich na przykład postaciach takich złych, wiesz, takich jakichś. To y, 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 nie wiem, powiem Ci szczerze. W sensie no, to jest fajne na pewno wyzwanie, ale. Kurde, nie. Jak mi zadałeś to pytanie, to powiem Ci, że nie wiem, czy mam. Nie wiem, czy mam taką w sobie. Ym... Czy ja bym umiała tego, piesz, to z siebie wydobyć mhm. na dzisiaj? Czy chciałabym? Mhm. Czyli niebezpieczne by to było wyzwanie? No, niebezpieczne. Kurze, to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy bym, nie wiem, czy bym chciała mhm. uruchamiać tak. Może niebezpieczne trochę. No i na takim wątku kończymy. Ta część, zaraz wrócimy jeszcze, teraz myślimy sobie nad tym. Katarzyna Glinka dzisiaj ze mną, wracamy za chwilę. Zdałem sobie sprawę, że ja cały czas mówię Katarzyna, a chyba wszyscy cię mówią Kasiu, prawda? To prawda, hmm? ale Katarzyna, ja, Katarzyna jest okej okay dla mnie, lubię Katarzyna. Katarzyna. Katarzyna Glinka przypomnę dzisiaj ze mną i tak pomyślałem sobie, bo mam siostrę Katarzynę i tak całe życie jest jakiś kłopot, bo kiedyś do niej mówiłem Kaśka, a potem to już nie wypadało mówić Kaśka, Kasia to tak wiesz, no, brat to tak. mówić Kasia, to tak. no, ale Katarzyna do, do siostry też nie wypada. No i jak mówisz w takim razie do siostry? Kasia, mówię, Kasia. Kasia. No widzisz. A z kolei Kasia wydaje się takie bardzo... takiego dziewczynki, nie? No właśnie. Kasia to jest taka dziewczynka. Takie zdrobnienie już za bardzo, prawda? Tak, i tak ja, ja często miałam z tym kłopot, w sensie kiedyś tak sobie myślałam, bo może trzeba jakoś mocniej naciskać. No Katarzyna, żeby już była taka dojrzała, żeby tak, wiesz, nacisnąć no, na dużo, ja już jestem taka dojrzała. Ale teraz mam tak, że myślę sobie, no Boże, no, no nie każdy mówi jak lubi, no nie ma znaczenia. Dobrze, zostaje Katarzyna. To wróćmy do tego wątku, bo ciekawy ten wątek Rozgrzeba, rozgrzebania emocjonalnego i, i, i wiesz, takiego oddzielania tego, co na scenie od tego, co w życiu prywatnym. Y, jedna tu aktorka kiedyś powiedziała, że przepraszała po premierze rodzinę, że tak oddaliła się od nich w trakcie prób. Bo, Aha, tak, tak, bo, tak, bo, no. bo tak to jakoś emocjonalnie w nią weszło i nie mogła się odnaleźć, że, mhm. że czuła, że domownicy ucierpie, ucierpieli w trakcie tej pracy. To jest łatwe, żeby tak to całkowicie oddzielać, nie przenosić, jak nie w jedną, to w drugą stronę. Wiesz co, Kiedyś mi się to zupełnie nie udawało. I te emocje dotyczące premiery, e, zdjęć, gotowości, wiesz, tego, że musisz być po prostu on top tam i te 12 mm. godzin na planie, dać sobie po prostu wszystko i być no, narażonym jednak na tysiące impulsów, i, i jednak nie umiałam kompletnie sobie z tym radzić i zarządzać jakby tym swoim samopoczuciem. I no, przenosiłam to no, i historię do domu, i w ogóle samopoczucie, i stres. I tak dalej. Teraz wydaje mi się, że dużo lepiej już tym zarządzam, mm, że dużo łatwiej jest mi się sobie przyjrzeć i zobaczyć, skąd to się bierze i co ja muszę zrobić żeby wypuścić to z siebie, żeby tego nie przynieść na przykład do domu, do chłopaków, nie? Żeby też z kolei oni nie odczuwali, że mama całe ich życie to była jakaś albo napięta, albo jakaś, wiesz, albo spłakana, albo smutna, albo zła, albo coś, bo coś nad czymś pracowała, a coś się tam przebodźcowało, bo, bo, bo jakby zależy mi na tym, żeby też dostarczać im taką pozytywną energię, więc ja już wiem, a jednak te emocje są, tak, mm -hmm. więc jakby ja już wiem, co z nimi robić, jak sobie z tym popracować, gdzie pójść, wiesz, jak, jak zarządzić tym, żeby jakby wrócić do swojego tak zwanego balansu, żeby jakby z nimi funkcjonować, wiesz, zdrowo i nie przenosić tego na nich. Mm -hmm. Oczywiście zdarzają się dni, kiedy po prostu mówię chłopakom, słuchajcie, no, no dzisiaj, sorry, winę tu, no nic z tego nie będzie, więc y mam gorszy dzień. Ale staram się, żeby to był gorszy dzień, a nie gorsze całe życie. Mhm. Więc, więc zdecydowanie teraz mam wrażenie, że dużo lepiej jakby rozumiem wiesz siebie i to nie jest tak, że dzisiaj Umiem się odciąć zupełnie i nie przeżywam tego, co się dzieje w pracy, powiedzmy, czy też emocje, które tam przeżywam, tylko po prostu lepiej umiem sobie z tym poradzić, żeby to jakoś z siebie wiesz, wypuścić. Ja wspomniałeś wcześniej w rozmowie, że od jakichś pięciu lat jesteś taka świadoma na scenie i wiesz, to, wiesz, że robisz to i robisz to dobrze. To zastanawiam się, przychodzi taki moment, inaczej, w Twoim życiu był mhm. taki moment, że zabiegałaś. No tak jest w życiu aktora, szczególnie na początku, że musi mhm. zabiegać. A nagle ta granica przyszła i zdaje sobie sprawę, że to już nie ty zabiegasz, a na przykład zabiegają o ciebie, albo ty możesz decydować, albo możesz wybierać. Czy to zabieganie gdzieś zawsze podskórnie, mimo wiesz, wielu propozycji mhm. jest, bo na przykład chce się więcej. No wiesz, to, to, to jest tak, że gdybym ja już zagrała role, wiesz, Oscarowe mhm. i miała je w swoim portfolio, no to mogłam ci powiedzieć, że już w ogóle nie zabiegam, ja już wszystko zagrałam i wszystko się już odbyło, i generalnie to tylko siedzę i wybieram. No, tak nie jest. Rzeczywiście, jeśli chodzi o teatr, to, yy, no to, to przyznaję, że. Że tych propozycji mam bardzo dużo i się super z tego cieszę, że jakby faktycznie tutaj już mogę sobie wybierać role, które mhm. chcę zagrać y i które y rzeczywiście jakoś mnie dodatkowo jeszcze rozwiną. Y I to, 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 to jest bardzo y cenne, że tutaj się tak dzieje. Wiesz, w Polsce droga do filmu jest y trudna i trochę ja y sobie się nie zrozumiała. Y i też chyba jest tak, że właśnie a propos tego, że ja, że widzisz, że ja tak odpuściłam po tym jak swoich tych chłopców swoich urodziłam, to jakoś tak mam, że ja przestałam tego pilnować, dużo mniej o to zabiegać. No i trochę tak jest, że jak nie zabiegam, to ten świat jakoś tak sam się sobie nie puka do mnie jakoś tak strasznie. Eee, nie wiem, muszę tutaj coś pomyśleć, dlaczego. Mm. Ale, ta, ale, ale pod tym względem nigdy nie, nie, nie czujesz się jakaś specjalnie, nie wiesz, spełniona. Myślę sobie też, że wiesz co? że Wszystko w życiu ma swoją kolej i ma swoją jakąś taką, jak to powiedzieć, trajetorię, wiesz, ruchów. I teraz ja, ja czuję, że jako kobieta też bardzo dużo, bardzo się zmieniam. I być może te role takie, wiesz, o których ja marzę, takie z tego właśnie, które mają to drugie dno, te psychologiczne role, to mhm. takie, w których ja, ja czuję, że do nich dojrzewam, no to one być może są jeszcze przede mną. Bo na przykład może teraz jest bardziej czas na to, żebym, wiesz, gdzieś tam przy tych chłopakach więcej była, na przykład przy mhm. tym moim, moim maluchu jeszcze czteroletnim. Które dużo potrzebuje I, mm, i że może nie nie wiem nie umiałabym tak bardzo się oddać na przykład filmowi, który jednak wiesz, no, trzeba te dwa miesiące z życia mm. pewnie zupełnie oddać. E, bo ja z kolei mam jakąś taką wiesz, że tak bardzo z nimi potrzebuję być i jakoś wiesz, żeby to dać im to, co potrzeba na tym etapie życia. E, i, i, I może to też dlatego wiesz, że ja po to nie wychodzę, co do mnie nie przychodzi. Ale wszystko przede mną. O, no i znowu płęta na koniec tej części. Katarzyna Glinka dzisiaj w studiu w programie 7 minut na gości. Wracamy do Państwa za chwilę. Afryka. Hasło wywoławcze. Katarzyna Glinka od razu już, od razu się oczy zaświeciły. <laughs> tak, się tak wyprostowałaś. No już ustaliliśmy przed rozmową tutaj, że, że to jest takie hasło też dla mnie cudowne. Afrykańskie. Co jest wyjątkowego w Afryce? Mm. Wiesz, Afryka, sam też mówisz, że ją kochasz, więc ciekawa jestem, co, co, jakie są twoje odczucia, ale moje takie, że to jest jeszcze jedyne wciąż takie miejsce na Ziemi, w którym e, łączność z naturą jest jeszcze tak bardzo silna. Mhm. Ludzie żyją jeszcze dość, bardzo są związani jeszcze z rytmem e, e, tego, jak, 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 jak ta nasza planeta cała funkcjonować mogłaby albo powinna. Jest w nich, w ludziach, bo ja. Yy, yy, bo, bo, bo to jest dla mnie zawsze w podróżach takie naj, najcenniejsze spotkania z ludźmi, kontakt z ludźmi, rozmowy z ludźmi i oni są. Yy, z jednej strony, być może to jest ten mój ratownik, którego ja mam w sobie, bo wiesz, oni, oni mają, yy, jak jeździsz, to wiesz, najwięcej. Yy, Takiego poczucia niesprawiedliwości w ogóle życia i losu, i tego, że oni są ci biedni i trzeba im dać. I ja bym strasznie chciała im pomóc, ale nie dając im tej przysłowiowej ryby, tylko wędkę. I strasznie chciałabym wymyślić coś, żeby, żeby tę Afrykę mm, podnieść, bo, bo rzeczywiście tam jest dość dużo smutku i, i trudności, trudności, takich wiesz, życiowych. Mm. Ale z drugiej strony mają w oczach jakąś taką niezwykłą prawdę. Prawdę. Ja bardzo lubię autentyczność, i, i, i poza oczywiście zwierzętami, poza safari, poza tymi miejscami przepięknymi, poza tą Kilimandżaro, która robi na mnie za każdym razem takie samo wrażenie, jak tam jestem. I, um, i jak widzę, jak sobie ten rytm właśnie y, zwierząt jest taki czysty i niezakłócony. To, 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 to tam się uspokajam, tam się wyciszam. To jest jedyne miejsce jeszcze na świecie, gdzie ja łapię taki totalny, takie totalne uziemienie. Mhm. Wiesz, takie uziemienie? To jest to, od czego zaczęliśmy, że ja wróciłam i ja jeszcze nie umiem tak od razu. Wiesz, ja pojechałam do teatru i miałam takie. Jezu, w ogóle nie jest ten rytm, nie to tempo. Mhm. Nie, 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 nie umiem się poruszać jeszcze tak szybko. To ma Afryka, że tam jest jednak wszystko jest jeszcze takie, wiesz, wolne. Mhm. Tak jak. Powinno być. A grozi uzależnieniem w Twoim przypadku? Z, uzależniona od kiedy tam poleciałam. Pierwszy raz zawiózł mnie tam mój ojciec. To miałam 20 lat, wtedy, jak byłam pierwszy raz w Kenii. I to utrwa do dzisiaj, wiesz. Ja mhm. Będę wracała do Afryki. Zawsze woziła tam moich synów. Na tyle, na ile będę umiała, będę chciała pomagać. Mhm. No teraz jest Cassis i, i, i Angel, więc... Tak, jest miejsce, jest miejsce wyjątkowe, wyjątkowa osoba. No to widzisz, klamrowo tak y, y, idziemy, wracamy do, do twojej Angel. Y, y, masz okazję ją widywać na co dzień, w sensie zdjęcia, w sensie... Tak jak tutaj jesteś, jak ta tęsknota już jest teraz tak z daleka. Mam kontakt z siostrami, mhm. y, ale wiesz, to rozrywa mi trochę serce, więc... Nawet oglądanie zdjęć moich wspólnych z Angel powoduje, że, że jakoś jeszcze. No, widzisz, to jest za, za wcześnie jeszcze, więc obiecały mi siostry, że będą ją nosiły na rękach i że mm -hmm. bę będą ją przytulały ode mnie. I to jest po prostu bardzo trudne naprawdę trudno mi jest na razie jeszcze oglądać nawet wspólne zdjęcia, więc jeszcze potrzebuję chwili. Widzisz, wracam do mojego pytania z pierwszej części programu, że to jest trudne emocjonalnie i, Bardzo, takie, i takie... Zobacz, co się dzieje, tylko nie pomyślę i już, już... już mam łzy w oczach. Mhm. Więc, um... Czyli, czyli, czyli nie, nie, nie boisz się, że przyjdzie moment refleksji i powiesz, mmm, a może trzeba było zostać w Polsce i nie, emocjonalnie się tak nie angażować? Wiesz, mnóstwo ludzi adoptowało na odległość mhm. dzieci. I e, chociażby z tego względu, że tyle osób dowiedziało się o działalności fundacji, że tyle osób otworzyło swoje serce na te dzieciaczki tam, a ta pomoc jest tam bardzo potrzebna, bo mimo tego, że ośrodek naprawdę fajnie działa, to on działa dzięki pomocy fundacji. To są dzieci, które są chore, tam połowa dzieci ma Aids, HIV, to są trudności, to nie jest. To, to, to nie, tam jest 250 dzieciaków, tam trzeba je wszystkie ubrać, wyżywić, opłacić prąd i tak dalej i tak dalej. Tam naprawdę potrzebne są pieniądze. I oczywiście niektórzy twierdzą, ale w Polsce też są takie potrzeby, i tak dalej. To nie jest ta skala, naprawdę. I ponieważ wielu osób otworzyło swoje serca i i mam tego realny dowód. To warto było to zrobić. Po prostu warto było to zrobić. I namawiasz też innych? Bardzo. Tak, żeby, żebyśmy też z przesłaniem skończyli. Rozumiem, że y, warto przynajmniej spróbować, tak? Sprawdzić. Warto, wiesz, nawet jeśli ktoś nie podejmie się adopcji na odległość, bo z różnych powodów nie chce zobowiązań, tak? Bo to jest też y, y, o tym. To, to, to warto nawet wejść i kupić te kaszka dla mhm. dzieci, albo, albo produkty, które są w danej chwili potrzebne, bo dla nas to jest 30 zł, a tam to jest naprawdę dużo. I dobro zawsze wraca. Wiesz, jak się zrobi coś dobrego dla świata, to. Ja w tej chwili jestem rozbita, ale z drugiej strony mam takie ogromne poczucie, wiesz, w sercu takiego, takiego spełnienia, radości, szczęścia, że wniosłam coś dobrego do świata. I to jest, y, każdemu polecam doświadczyć takiego uczucia. Cóż ja mogę dodać? Chyba nic. Katarzyna Glinka dzisiaj ze mną w studiu. Wrócimy do Państwa jeszcze za chwilę. Wracamy do Państwa już tylko na chwilkę że powiedzieć dziękujemy i do usłyszenia, i do zobaczenia. Katarzyna Glinka dzisiaj przyjęła zaproszenie i w piękny sposób opowiadała o swoich ostatnich przeżyciach. Bardzo ci dziękuję ale, za zaproszenie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu przypominam, że jesteśmy na playermeloradio.pl, ale również na YouTubie można nas zobaczyć. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia.